Lectio Divina, medytacje nad Ewangelią w układzie roku liturgicznego z komentarzem. Ojciec Leonard Głowacki. Piątek, 5 tygodnia Wielkiego Postu. Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: nie chcemy cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: czyż nie napisano w waszym prawie: ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to jakżeż wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: bluźnisz? Dlatego, że powiedziałem: jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w niego uwierzyło. Scena rozgrywa się podczas obchodów święta poświęcenia świątyni. Trwało ono cały tydzień, dlatego też tych spotkań Jezusa z ludem i starszyzną było wiele. Jezus nie szczędził czasu na nauczanie. Opis tego spotkania i dialogu jest swego rodzaju zamknięciem pewnego etapu misji Jezusa Chrystusa. Panuje w nim powaga, właściwa przewodom sądowym. Jezus szczerze pragnie nawrócenia niewiernych, dostarcza materiału do refleksji, aby mogli przemyśleć swoją postawę i zmienić. Pomaga im przyjąć go jako Mesjasza, ale odmiennego od ich wyobrażeń i oczekiwań, które wiązali z Mesjaszem, odnowicielem państwa, przywracającym chwałę Królestwa Dawida. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Natychmiast otoczyli go Judejczycy, koniecznie chcąc wiedzieć, kim jest, ale gdy im mówi, odpowiada i wiele razy powtarza, są zamknięci na jego słowa. Co więcej, wybuchają gniewem, nie cofają się przed usiłowaniem zabójstwa. Dawno go odrzucili, a teraz tylko pogłębia się ich wrogość. I oto, kiedy wyznał: ja i Ojciec jedno jesteśmy, porwali kamienie, by Jezusa ukamienować. Oczyma serca kontempluje ten obraz. Jezus, otoczony ciżbą ludzi, trzymających w rękach kamienie, aby nimi go zabić. Nie pierwszy to raz. Obliczyli bibliści, że 8 razy Żydzi chcieli zabić Jezusa. 4 razy usiłowali go pojmać, raz ukamienować. Teraz też już są do tego gotowi. A Jezus zachowuje spokój. Nie kryje się, ani się nie obraża. On przyszedł szukać zaginione dzieci Boże. I wie, jak trudno wzbudzić wiarę w ludziach, którzy lękają się opinii swego klanu, którzy od siebie wzajemnie odbierają chwałę, a nie szukają chwały, która pochodzi od Boga, którzy pozornie stają w obronie prawa mojżeszowego, ale praktycznie nie wierzą ani w Mojżesza, ani w Boga. Przedziwna dobroć Jezusa. Jakby kamienie nie były dla niego kamieniami. Zwraca się ze spokojem, aby pobudzić do zastanowienia ludzi nastawionych zbrodniczo. Wszystko, co czyniłem, to dobre czyny pochodzące od Ojca. Za który z nich chcecie mnie ukamienować? Za czyny nie,
ale za słowa, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. A to bluźnierstwo. Jezus czynił znaki, aby rozpoznawali w nim Boga. Jednak tych znaków odczytać nie potrafili, może nie próbowali. A ponieważ ciągle uważają się za stróżów prawa, on też powołuje się na prawo. Przytacza słowa psalmu: ja rzekłem, bogami jesteście. Przypominając, że żadnej części pisma nie można odrzucić. Skoro więc pismo bogami nazywa ludzi, którym powierzono słowo Boże, prawo i władzę nad ludem Bożym, to ileż bardziej słusznie może się nazywać Synem Bożym ten, który został posłany przez Ojca i działa Jego imieniem, jako Jego jedyny przedstawiciel, posłany i namaszczony. Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. Nie. Rozum zaślepiony, a serce uparte. Nie chcą myśleć. Pytają, domagają się odpowiedzi, aby mieć pewność co do Jego osoby, ale nie przyjmują żadnych argumentów. Wolą zostać przy swoim. On bluźni i najlepiej będzie zniszczyć go fizycznie. I znowu starali się go pojmać. Dla ludzi dobrej woli ta próba pojmania wystarczałaby za dowód jego bóstwa. Przecież robili, co mogli, a on uszedł z ich rąk. Nie po raz pierwszy. To właśnie święty Jan lubi tak przypominać, że Chrystus jest nie tylko zwyczajnym człowiekiem, ale i Bogiem. I powtórnie udał się za Jordan na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu. To udanie się za Jordan ma także wymowę symboliczną. Gdy nie chcą go przyjąć stróżowie wiary i zwierzchnicy narodu, udaje się na miejsce, gdzie wiarę wzbudzało słowo Jana Chrzciciela. Samo słowo, świadectwo, bez cudów i znaków, gdzie przyłączyli się do Jezusa wezwani przez Niego apostołowie. I teraz również wielu tam w Niego uwierzyło. I tak toczą się dzieje Kościoła. Kiedy w zamkniętym kręgu wierzących wzrasta pragnienie nadzwyczajności, cudów i znaków. Jezus udaje się za Jordan, do ludzi o sercach otwartych, którym wystarczy świadectwo. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, uznają, że Jezus jest Synem Bożym i cieszą się, że żadna siła go nie zniszczy ani nie zamknie w więzieniu. Łudzą się ci, którzy myślą inaczej. I jeszcze bardziej błądzą ci, którzy usiłują Boga pojmać, usunąć, aby zająć Jego miejsce. Tak jest w życiu publicznym, politycznym, urzędowym. Tak może być w wymiarze osobistym, prywatnym, zawodowym. Systematycznie wyklucza się Boga, ponieważ człowiek jest Bogiem dla siebie. W różnych sprawach.